Żadne drzewo nie wzrośnie do nieba, jeśli jego korzenie nie sięgają do piekła. Zaraz gdy wpadłem na pomysł stworzenia tej serii samoeksploracji, postanowiłem, że kupię sobie taki oto zeszyt z zakładkami, żebym mógł sobie ładnie pokategoryzować wszystkie scenariusze na te filmy. Jak sami dobrze wiecie, seria ta, tak, została zatytułowana przeze mnie Samoeksploracja i praktycznie każdy film zaczyna się od samo, tego takiego początku samo. Samoeksploracja, samoakceptacja, samoaktualizacja. No, ostatnio była prowadzona medytacja i wizja, ale tak czy siak, wszystko to, co dotyczy nas, zaczyna się w bardzo podobny sposób. Czyli zaczynamy zastanawiać się, o co w tym wszystkim chodzi. Zajęło mi bardzo dużo czasu. Bardzo dużo czasu. Bardzo dużo czasu zbudowanie tego takiego zrozumienia. I może już nawet niekoniecznie zbudowanie zrozumienia, ale zobaczenie, zaobserwowanie w samym sobie, w sobie samym, to w jaki sposób działa system wartościowania i czym tak naprawdę jest samoocena. Pewność siebie, samoocena, poczucie własnej wartości. Naprawdę zajęło mi bardzo dużo czasu, bo pochłonąć wiedzę z zewnątrz jest dosyć łatwo, posłuchać sobie autorytetów jest dosyć łatwo, naszprycować się różnymi różnego rodzaju mowami motywacyjnymi, czy szkoleniami dotyczących y, pewności siebie jest bardzo łatwo. Ale zaobserwowanie w samemu sobie, to w jaki sposób działa cały ten mechanizm i w jaki sposób warunkuje on nasze poczucie bezpieczeństwa i nasze zachowania. Nasz sposób wypowiedzi nasz sposób w ogóle interakcji z otoczeniem, względem samoekspresji, czy w ogóle życia, to właśnie w jaki sposób działa ten mechanizm wartościowania i samooceny. To zaobserwowanie tego w sobie jest, przynajmniej mówię tutaj ze swojego poziomu, dla mnie było i jest nadal bardzo szokujące. Jest to naprawdę bardzo mocno szokujące dla mnie, jak działa nasza psychika i w jaki sposób wartościuje i kategoryzuje ona rzeczywistość. Odłożę sobie na chwilę zeszyt i zrobię po prostu krótki wstęp, bo sądzę, że jest to bardzo ważny temat. Bardzo ważny temat, który może zmienić całkowicie Twoją perspektywę na Twoje życie i na zrozumienie tego, czym jest Twoja osobowość, już nie traktując jej jako ego, jako Twoje ograniczenie dla siebie, ale traktując ją jako coś, co stanowi jedność z Twoim własnym byciem. I jest traktowane przez ciebie jako powiedzmy ten system reprezentacji względem rzeczywistości, ale również kanał komunikacji. Kanał komunikacji. Bo jeżeli przyjrzysz się naszemu językowi, strukturze naszego języka, tego, czego my możemy w życiu doświadczyć, co my możemy doświadczyć w naszym życiu, w jaki sposób patrzymy, w jaki sposób opowiadamy o czymś, w jaki sposób myślimy i w jaki sposób tworzymy sobie własne potrzeby i je zaspokajamy. To przyglądając się naszym wzorcom lingwistycznym i temu, jak my wartościujemy wszystko, jak my oceniamy, możemy szybko zdać sobie sprawę z tego, że aby coś opisać, żeby mieć jak najdokładniejszy model czegoś, jak największą, najdokładniejszą mapę, potrzebujemy bardzo dużą, taką szeroką gamę perspektyw, szeroką gamę zrozumienia, dużą ilość y, słów, zasobu słownictwa, ale również gramatyki i tego takiego lingwistycznego zrozumienia tego, w jaki sposób nasze słowa oddziałowują na rzeczywistość. Bo jeżeli tego nie zrozumiemy w nas samych i nie zaobserwujemy tego, w jaki sposób nasze dialogi wewnętrzne wartościują nasze poczucie, może już nie tyle własnej wartości, tak, w kategorii lepszy, gorszy, ale nasze samopoczucie, nasze zdrowie, nasze możliwości, szanse, szanse na rozwój, to w jaki sposób. Dokonujemy interakcji z otoczeniem, jak rozmawiamy sami ze sobą i w jaki sposób modelujemy dialogi wewnętrzne, tak? W jaki sposób modelujemy te dialogi z innymi ludźmi i powodujemy, że zaczynamy je właśnie modelować i tworzymy sobie w naszych głowach dialogi wewnętrzne, tak? Że rozmawiamy sami ze sobą, ale nie jesteśmy do końca świadomi tego, że poprzez interakcję z otoczeniem tworzymy sobie różne części siebie i one po prostu ze sobą rozmawiają. Nie mówiąc już o tym, że projektując jakiekolwiek cechy samego siebie na drugą osobę, gdy zaczynasz rozmawiać z tą osobą w swojej głowie, nie jesteś do końca świadomy tego, że rozmawiasz sam ze sobą. To jest bardzo ciężka rzecz do zrozumienia. Choćby dlatego, że. Samoobserwacja, wynik samoobserwacji względem samego siebie, względem Twojego umysłu, względem tego, jakich on dokonuje wzorców, tak w jaki sposób odpala mechanizmy, w jaki sposób rozmawiasz sam ze sobą, w jaki sposób się zachowujesz i tego typu yy, różnego rodzaju, powiedzmy, zdarzenia fenomenologiczne w Twojej głowie. Że to wszystko ma bardzo ścisły związek, bardzo ścisłe połączenie z tym, z jakimi ludźmi rozmawiasz na co dzień, z jakimi ludźmi obcujesz na co dzień, jaką wiedzą i informacją się otaczasz, jakiego typu informacje pochłaniasz z jakich źródeł, czy czytasz książki, czy się rozwijasz. Nie mówiąc o własnej inteligencji. Muzyka, jaką słuchasz. W ogóle całe twoje otoczenie kształtuje cały twój świat wewnętrzny. I cały myk polega na tym, żeby mieć świadomość tej szerokiej perspektywy, nie ulegając intelektualnej masturbacji. Problemie, tak? To jest taki problem, intelektualna masturbacja. Że wiecie, że człowiek zaczyna się wszystkim tutaj fascynować, kierować, zaczyna czytać, budować bardzo duży model. Bardzo potężny wręcz model. I po prostu zapomina, czym jest prawda. Więc tutaj musimy mieć po prostu tą świadomość tego, jak to wszystko działa że im więcej słów, im więcej zrozumienia, im więcej symboliki, im więcej znaczeń, tym więcej mamy po prostu możliwości wyboru opcji zrozumienia świata i możliwości zaobserwowania w sobie, ale z drugiej strony, jeżeli nie damy jako najwyższy priorytet samoobserwacji i uważności, to możemy zamknąć się we własnej głowie i po prostu intelektualnie się masurbować. Teraz odłożę na chwilę to na bok i Chcę na chwilę opowiedzieć co nieco na temat samooceny. <laughs> Poza tym, że samoocena to jest po prostu nasz self image, czyli obraz nas samych, część naszego po prostu ego. To warto jest mieć to zrozumienie, skąd ona tak naprawdę pochodzi. Ano, pochodzi ona głównie z serii nakazów i zakazów, jakie wtłuczono nam w dzieciństwie przez naszych rodziców oraz systemu oceny. Przez jaki każdy z nas przeszedł, przechodzi albo nadal jest w szkole, system oceniania nas. I tak, oto mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szósteczkę, tak. Niedostateczny, dostateczny. Wróć, coś pomyliłem. Mamy celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający i niedostateczny. No i mamy taką na przykład czwórkę, która jest dobra. Teraz, wszystko co poniżej czwórki, no to że jesteś niewystarczająco dobry. A wszystko co powyżej czwórki, no to że jesteś dobry. Już samo to warunkuje strasznie nasz umysł na tego typu oceny. Nie mówiąc o system kar i nagród stosowany potem na przykład w pracy. No, nie wspominając już na przykład o tendencji naszej kultury polskiej super, do tego, że. Mamy tą taką tendencję kulturową do zaniżania własnego poczucia, własnej wartości i do wytykania innym ludziom błędów. Ale, już mając taką potężną filozofię odnośnie samooceny, tak, bo mogę to wałkować dalej, mogę to rozdrabniać, mogę to rozbijać, im więcej opisu, tym bardziej to skomplikuje, ale. O co w tym tak naprawdę chodzi i na czym powinno nam zależeć w kontekście budowania, może nie tyle budowania samooceny, ale zrozumienia, czym jest samoocena, i jak zbudować bezwarunkowe poczucie własnej wartości. Może nie tyle zbudować, ale uzyskać taki bezpośredni dostęp. Nagrałem już bardzo dużą ilość wideo, bardzo dużą ilość wideo i w które są po prostu w internecie, ale ja od małego byłem osobą dosyć, może nie tyle otwartą, ale często zdarzało mi się występować publicznie. Publicznie na jakichś konkursach, konferencjach, może nie było tego aż tak za dużo, ale wystarczająco dużo, abym w pewnym momencie zaczął zastanawiać się, jak działa ten mechanizm poczucia własnej wartości. I samooceny w momencie, gdy występuję publicznie. Gdy jestem po prostu obnażony przez bardzo dużą ilość ludzi. I bardzo szybko, bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że te poczucie własnej wartości, ta samoocena, jaką ja mam podczas wystąpywania gdziekolwiek, to wszystko to zależy tak naprawdę ode mnie. Wszystko to zależy tak naprawdę ode mnie. Nie mówiąc już o tym, że to w jaki sposób publiczność się czuje, tak? Gdy występuję publicznie, gdy mam przed sobą publikę, to w jaki sposób publiczność się czuje razem ze mną, jest ściśle określona y, tym, jakim poziomem energii dysponuję ja sam i jaką samoocenę mam ja sam. Więc im wyższy poziom energii jestem w stanie po prostu uzyskać w sobie, już nawet nie chodzi o emocje, ale weźmy no, na ten temat energii już nawet. Im wyższy poziom energetyczny jestem w stanie uzyskać w sobie, im bardziej pewnie siebie się czuję w sobie, im bardziej jestem uziemiony tu i teraz, tym bardziej w ten sam sposób takie lustrzane odbicie będę miał względem publiczności. Względem rzeczywistości. Bo tutaj możemy w tej chwili wyjść z tego modelu, tak? Wyjść z modelu kamery, wyjść z modelu publiki, pójść nawet na miasto, czy w ogóle siedząc na dupie z samym sobą, tak? Nie robiąc totalnie nic, absolutnie nic. To przecież w momencie, gdy nawet usiądę tutaj i nie ma przy mnie nikogo, to nie ma żadnego lustra, w którym mógłbym się przeglądać. Mam po prostu świadomość samego siebie. Więc nie mam żadnego systemu oceniania mnie. Wychodzę z jakiekolwiek ramy. I jedyne, co mam, to powiedzmy, świadomość własnych nawyków myślowych. Własnego systemu tutaj operacyjnego umysłu. Jeżeli jestem naprawdę mocno ugruntowiony tu i teraz i traktuję bycie tu i teraz na poważnie, to mogę go całkowicie wyłączyć. I mam. Całkowite podłączenie do bycia, do świadomości samej w sobie. Ale jeżeli mam tą tendencję do bycia mniej samoświadomym i siedzę w swojej głowie i w zależności od poziomu świadomości na takim poziomie mentalnym po prostu jestem. Jeżeli mam niski poziom świadomości to odczuwam non stop lęk, martwienie się, stres, niepokój. Jeżeli mam wyższy poziom świadomości, no to czuję więcej energii, może jestem bardziej zaangażowany w życie. Wyższy poziom energii, zaczynam wyczuwać swoją wewnętrzną moc, jestem w stanie podołać wyzwaniom, podejmować wysiłek. Wyższy poziom, e, e, powiedzmy, świadomości, to jest taka akceptacja, jestem w stanie akceptować siebie, akceptować innych. Jeszcze wyższy poziom świadomości, mam coraz większy dostęp do zrozumienia siebie na większym po prostu obszarze. Więc w pewnym momencie możemy zaobserwować, że ta tendencja do samooceny, do poczucia własnej wartości zaczyna się po prostu zmieniać, że ten system wartościowania nas samych zaczyna się po prostu zmieniać. No bo wiecie, to jest takie, z jednej strony możemy się uwarunkować na ocenę, krytykę z innych osób. Ale z drugiej strony mamy również poziom świadomości, jakim dysponujemy względem nas samych. Więc nie, nie jest to też takie, powiedzmy, odpowiednie mówić, że jesteśmy uwarunkowani na ocenianie nas samych poprzez środowisko tylko zewnętrzne. To jest taki trochę pokręcony temat ale chcę, abyś miał bardzo dużą ilość perspektyw na poczucie własnej wartości i na samoocenę, żebyś mógł dojść do tego takiego sedna tego, czym jest to bezwarunkowe poczucie własnej wartości. Teraz załóżmy, że wezmę moją psychikę na tapetę i to ego, które jest pofragmentaryzowane. Jest ja dla rodziny, tak? Które jest cały czas tam, powiedzmy, transparentne jest cały czas również oceniane. Różnego rodzaju komentarze. Jest ja dla znajomych, które również jest cały czas oceniane. Jest ja dla YouTube'a, które jest cały czas oceniane. Jest ja, nie wiem, tam uczelnia, tak? Jestem na uczelni, to tam gdzie indziej, tam w firmie, jak idę pisać pracę inżynierską, również jest troszeczkę inaczej. Idę na miasto, tutaj do ludzi, to tamto, więc ta ocena zawsze gdzieś tam jest. Możemy wziąć te ja z przeszłości, tak? I wymodelować wzorzec, jakim dysponuje mój umysł względem tego, czym się utożsamił z moją przeszłością. Czy mam wysoką samoocenę względem mojej przeszłości, czy niską? Czy byłem kiedyś bardziej hejtowany, czy bardziej byłem po prostu, nie wiem, taki podbudowywany. Ale możemy również wziąć to nasze ja z przyszłości. Jeżeli mam swoją wizję na swoją, na samego siebie, która jest gdzieś tam przyklejona do przyszłości, no to teraz mogę popatrzeć, jak ja o sobie myślę. Czy w mojej wizji jestem, nie wiem, wysportowany, wyrzeźbiony, zajebisty? Czy mam wokół siebie jakichś ludzi, którzy cały czas klaskają, klaskami mówią, brawo Damian, super, mega, rób to dalej? Czy może po prostu yy, względem swojego wyobrażenia przyszłości mam bardziej takie spokojne życie, mieszkam sobie w chatce z drewna, czytam książki, podkładam drewno do kominka i nagrywam nadal YouTube'a. Nie mając wcale takiej dużej publiki, ale mając tylko i wyłącznie jakieś tam małe grono ludzi, którzy mnie oglądają, bo mnie lubią. I mając tego różne, ro, typu rodzaju, różnego obrazy, tak? Mamy różnego rodzaju typy obrazów. Ze szkoły mamy system oceniania nas w skali, powiedzmy, od 1 do 6. Jeżeli przebywamy wśród ludzi, no to również mamy jakiś system oceniania nas, który jest w jakiś sposób tam mierzalny tak, nasza atrakcyjność, nasz sposób e, z, zachowania, wypowiedzi, wyglądu, czy nawet zapachu mamy jakieś tam przedmioty materialne, nasz status społeczny nie wiem, na przykład tytuł, e, tytuł naukowy ja w tej chwili kończę inżyniera. Widzę na przykład, że w mojej rodzinie jest taka tendencja do tego, że no, mówi się, że posiadanie dyplomu jest ważne, tak? Albo patrzę, na przykład, tutaj, w niektórych firmach jest tak, że mają gdzieś to, czy ty masz ten dyplom, czy nie, ważniejsze są umiejętności. Wiecie, tutaj mówię o tym, żebyście mieli tą świadomość, że to poczucie własnej wartości i samoocena jest bardzo subtelna, objawia się na wielu płaszczyznach. I w każdym momencie może się zmienić w zależności od tego, w jakim środowisku przebywacie. I za każdym razem, za każdym razem jest jeden taki wzorzec, który się powtarza. Jest ja, które występuje w jakimś środowisku, i na tym ja dokonywana jest ocena w jakimś stopniu. Ten stopień jest zarówno mierzalny konkretnie, tak powiedzmy od 1 do 6, albo mierzalny w jakiś inny stopień, na przykład kwalifikacje, poziom, wykształcenie, wygląd. I za każdym razem jest on w pewien sposób warunkowy. Lecz przede wszystkim za każdym razem wkłada w nas ramy. Ramy jakiejś kontroli, jakiegoś schematu. Ja wiem, że to jest trudne i łatwe jednocześnie, bo jeżeli w tej chwili się zrelaksujesz i popatrzysz na swoje życie, jak ono wygląda, to możesz dostrzec taką tendencję. Tendencję do oceniania siebie, oceniania innych, oceniania przeszłości, oceniania przyszłości, oceniania wyglądu, wizerunku, statusu, pieniędzy, wszystkiego. I możesz dostrzec, że masz różnego rodzaju przymiotniki albo rzeczowniki, albo nawet czasowniki określające ciebie samego. Mówię o tym, bo to w jaki sposób oceniasz samego siebie, tak, jest to ocenianie siebie jest zależne od Twojej kultury, od Twojego otoczenia i od Twojego wzorcu lingwinistycznego. Bo wie, im większą wiedzę posiadasz, tym większego rodzaju modele jesteś w stanie konstruować i jesteś w stanie zbudować sobie jeszcze większą klatkę, w której możesz się za każdym razem zamknąć. Możesz uwarunkować sam siebie. To jest szczególnie fajne, jeżeli się zaobserwuje, jeżeli w ogóle ktokolwiek interesuje się rozwojem osobistym, tak? Rozwój osobisty, wyznaczamy sobie cel i nagle ktoś się identyfikuje z tym celem i zaczyna warunkować całe swoje poczucie własnej wartości tylko i wyłącznie z tym jednym celem. I to, czy go osiągnie, czy nie, tak? Od tego zależne jest jego. Od tego zależny jest jego. Jego poczucie własnej wartości, od tego jest zależne. Albo ktoś wyznacza sobie cel, schudne 10 kilo, zaczyna się warunkować od tego celu i zaczyna warunkować swoją miłość do siebie od tego celu. I po jakimś czasie zaczyna siebie nie kochać i bardzo mocno nie lubiać. Albo ktoś idzie, nie wiem, do pracy, do firmy i zostaje odrzucony, raz zostaje odrzucony, drugi raz zostaje odrzucony, trzeci raz zostaje odrzucony, i po jakimś czasie czuje się strasznie źle ze sobą. Albo ktoś przebywa w jakimś środowisku i zaczyna słyszeć na swój temat tylko i wyłącznie negatywne komentarze. I teraz zaskakująca magia dzieje się wtedy, gdy spotkamy osobę, która ma odwrotnie: że wyznacza cel i bardzo łatwo go realizuje. Nieważne, jakie się to tam podoba. Gdziekolwiek by nie poszła, wszystko jej się uda. Zawsze jest szczęśliwa, uśmiechnięta. No ja się po prostu jakoś to udaje. Teraz możemy sobie zadać pytanie. O co w tym wszystkim chodzi? Jak to w ogóle wszystko działa? Lecz przede wszystkim co ja mogę wziąć z tego dla siebie? Żeby zrozumieć mechanizm samooceny i poczucia własnej wartości. Lecz przede wszystkim wyjść z jakiejkolwiek klatki. Aby nie musieć warunkować swojego poczucia własnej wartości od tego miernika, od jakiegokolwiek ja. Jeżeli jeszcze raz przyjrzysz się mojej wypowiedzi temu, temu i temu dokładnie, co mówiłem, to z poczuciem własnej wartości zawsze wiąże się warunkowanie, kierowanie uwagi na jakieś oddzielne ja, które występuje w jakimś kręgu kulturowym. Ja dla rodziny, ja dla znajomych, ja dla przyjaciół, ja dla tego miasta, tak? Ja tutaj, ja dla ciała, ja dla YouTube'a, ja dla szkoły, ja dla pracy, ja dla miasta, ja dla tego, bla, 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 bla. I przebywając w jakimkolwiek obszarze kulturowym, za każdym razem związany jesteś z jakimś ja. I to ja jest za każdym razem ściśle określone tą ramą społeczną, w której przebywasz. I cały myt polega na tym, że każdy z nas przebywa w różnych tych ramach kulturowych ja, ale, ale, coś magicznie jednak powoduje, że ty, jako ty, jesteś cały czas w centrum, jako jedna osoba. I problem również polega na tym, że ty jako ty nie dostrzegasz tego, że to ja jest zmienne w zależności od Twojego środowiska, bo cały czas wydaje Ci się, że masz jedno ja, ale nie dostrzegasz tego, że jest ich bardzo dużo. I tutaj, 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 tutaj jest sedno zrozumienia, czym jest poczucie własnej wartości. Bo problem człowieka polega na tym, że myśli, że ma nad sobą kontrolę i myśli, że ma cały czas jedno stałe ja. Są dwa problemy naszego świata. Człowiek myśli, że ma kontrolę nad sobą i człowiek myśli, że ma jedno stałe ja. I to właśnie powoduje, że człowiek zaczyna non-stop samego siebie okłamywać. I stąd właśnie bierze się zrozumienie psychiki, psychologia zajmująca się studiowaniem własnych kłamstw. Co komu po tym, że zrozumie psychologię, zrozumie jakiegoś typu wzorce, wszystko, wszystkiego się naczyta? Jak nadal myśli, że ma kontrolę nad sobą i nadal myśli, że ma jedno stałe ja. Dlatego ten temat jest taki bardzo ważny. Dlatego przytoczyłem na samym początku taką ogromną, powiedzmy, mapę tego zrozumienia i w tej chwili ją skleiłem, bo chcę to po prostu uprościć. Bo cały myk z poczuciem własnej wartości polega na tym, żeby skleić wszystkie te ja do kupy, tak aby nie były one oddzielne od ciebie samego. Od twojego prawdziwego ja. I to jest trudne i trikowate, bo jeżeli już w tej chwili masz ten dualny model. Że są te ja małe, tak, poruszające się w modelach kulturowych, które są oceniane, i masz jedno stałe ja, to twój umysł stworzy z tego mapę i stworzy taką dualną zależność odnośnie tego, że są jakieś małe ja i jedno stałe ja. Dlatego właśnie stosuje się samoobserwację i różnego rodzaju techniki modelowania własnego umysłu, aby sprowadzić go do gleby, aby sprowadzić go do parteru, aby sprowadzić własny umysł do ziemi. Mógłbym powiedzieć, tak, wessać własny umysł do serca. Bo to jest właśnie ten problem, tak jak mówiłem wcześniej, depersonalizacji, derealizacji, tworzenia iluzji, braku samokontroli i braku zrozumienia emocji, tłumienie emocji i lęk. To są właśnie te fragmenty siebie. I z tego, co, co zauważyłem, bardzo ciężko jest, na przykład ja natrafiam cały czas na to samo, tak? Na barierę komunikacji. Non-stop. To jest ta sama bariera. Cały czas na nią trafiam. Bariera komunikacji. Bo jak mam... Rozmawiając z drugim człowiekiem, który w danej chwili występuje ze mną w relacji podmiot-przedmiot, komunikując coś z jednego stałego ja do drugiej osoby, która jest pofragmentar pofragmentaryzowana, sprowadzić ją do gleby. Jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne dla wszystkich nauczycieli duchowych i w ogóle wszystkich nauczycieli, którzy dają innym ludziom jakiekolwiek techniki. Bo ten wzrost względem rozwoju nas samych, który jest najpotężniejszy, to jest właśnie ten wzrost, który jest za darmo i który uzyskujemy poprzez integrację wszystkich tych małych ja. W to jedno stałe, permanentne, ja. Bo jeżeli przyjrzysz się własnej psychice, to możesz szybko zaobserwować, że to ja cały czas się zmienia. To teraz pytanie, w jaki sposób ja mam budować bezwarunkowe poczucie własnej, w w w w własnej wartości na fundamencie czegoś, co non-stop się zmienia? To tak, jakbym chciał zbudować dom na oceanie, który cały czas płynie. Czy jest to możliwe? Czy ja mogę zbudować tam coś stałego, permanentnego, bezwarunkowego, jeżeli to cały czas się zmienia, jeżeli moje idee się zmieniają, moje ja cały czas się zmienia, bo przebywa w innej ramie społecznej. Czasami mam więcej energii, czasami mniej. Czasami jestem bardziej zaangażowany, czasami mniej. Czasami mam więcej inspiracji, czasami mniej. Jeżeli na przykład umysł czasami, wiecie, wyskakuje z jakimiś pozytywnymi ideami i zaczyna nas nakręcać, a za chwilę wskakuje w, w, w przeciwne ekstremum, i zaczyna walić cały czas negatywę. To jest trudne. Bo nie dość, że wymaga to całkowitego nacisku na wewnętrzną świadomość, na własne serce, bo ono cały czas bije, no po prostu jest. Na życie z poziomu bycia, całkowitą samoobserwację i zaufanie do samego siebie, to jeszcze zrozumienie całe własnej mapy. Poprzez całe zrozumienie własnej mapy mam na myśli dwubiegunowe zrozumienie dwóch ekstremów. Bo umysł, o tyle kontroluje ciebie, dopóki dopuszczasz jego ekstremalność. Jeżeli jesteś na tyle uważny, że nie dopuszczasz ekstremalności umysłu, to wtedy nie tyle uznasz, że masz kontrolę nad nim, ale zobaczysz, zaobserwujesz, że nigdy nie masz nad nim kontroli i poprzez uważną świadomość będziesz mógł go sprowadzić do parteru. I to jest właśnie bezwarunkowe poczucie własnej wartości. Stałe jedno centrum grawitacji. Jedno stałe ja. Ale problem ze zrozumieniem tego i zastosowaniem tego w życie jest taki, że człowiek ma jedno stałe imię. Ja mam na imię Damian i w każdym środowisku mówią do mnie Damian. Więc identyfikacja z, Damianie, z Damianem tworzy iluzję bycia integralnym człowiekiem, bo Damian jest strukturą logiczną, małym ja. Niewiele osób może mnie tutaj zrozumieć. Musicie po prostu zrozumieć, że to, kim jesteś jako bycie, jako świadomość, jako serce, jest stałe i niezmienne od urodzenia aż do śmierci. Wszystko to, co jest zewnętrzne, narzucone na nas zewnątrz, można zmienić. To jest mocna metafora. Po prostu musisz poddać swoje ego. Więc gdy ja mam na imię Damian, każdy w moim kręgu kulturowym mówi do mnie Damian i tworzy to iluzję dla mnie Damiana jako coś stałego. I to jest warunkowe poczucie własnej wartości. To nie jest bezwarunkowe poczucie własnej wartości. Podobnie, drugą przeszkodą stanowi Twoja dzienna rutyna. Twoja dzienna rutyna tworzy iluzję, że jesteś stały, permanentny i że się nie zmieniasz. Daje iluzję, że masz nad sobą kontrolę i powoduje warunkowe poczucie własnej wartości. I trzecie, to, co jest najtrudniejsze. Trzeci punkt jest najtrudniejszy: ludzie wokół ciebie. Twoje imię, twoja rutyna, ludzie wokół ciebie. Mógłbym do tego również dodać brak uwagi i nadmierne myślenie i fantazjowanie, ale to sobie odpuszczę. Te trzy elementy powodują, że wydaje ci się, że masz stałe jedno ja. I że masz kontrolę nad sobą. I warunkują twoje poczucie własnej wartości. I hamują człowieka przed wzrostem jego samoświadomości. Bo za każdym razem wiążą go z przeszłością, z kręgiem kulturowym, z oceną. Z, warunkowa z warunkowaniem poczucia własnej wartości i z przyszłością. A bezwarunkowo możesz żyć tylko i wyłącznie tu i teraz z poziomu bycia. Przygotowałem dla Was, przygotowałem dla Was, jak zwykle, to, co mnie najbardziej interesuje. To, co mój umysł geniusz wymodelował. Swoją drogą umysł wyskakuje z tego typu pomysłami, tylko i wyłącznie będąc w centrum. Z poziomu umysłu nie jestem w stanie wymodelować tak potężnego zrozumienia. Jestem po prostu za słaby. Także zaczynamy od uświadomienia sobie własnej mapy. Uświadomienia sobie własnej mapy, poczucia własnej wartości i tego, w jaki sposób ją warunkujesz. Potem uświadomimy sobie jej ekstremum, a po potem dam Wam kilka takich technik i narzędzi do pracy z umysłem, dotyczących tego, w jaki sposób możecie zbalansować i zrównoważyć własne poczucie wartości, przebywając w jakimś kręgu kulturowym. Tak, żebyście mieli po prostu świadomość tego, że zawsze możecie zmienić obraz siebie i niekoniecznie się do niego przywiązywać. Pytanie numer jeden. Co uważam w swoim życiu za wartościowe? Jeżeli mielibyśmy zagrać w grę skojarzeń i dałbym Ci takie skojarzenie wartość, poczucie wartości, wartościowość to co Ci się z tym kojarzy? Co Ci się kojarzy z wartością? Może to być wartość kulturowa. Z jaką uwarunkować swój umysł, na przykład posiadanie fajnego samochodu, albo status materialny, albo posiadanie drugiej połówki, albo fajny wygląd, albo może coś innego, jakaś fajna pasja, jakaś fajna zajawka, praca, szkoła, wykształcenie, umiejętności, może elokwencja, zrozumienie, język, nauka. Albo jakieś inne wartości, których ja nie wymieniłem. Na przykład uważasz za wartościowe przyjaźń, przyjaźń z drugim człowiekiem. Albo miłość. Albo rodzinę. A może podróżowanie. Co uważasz w swoim życiu za wartościowe? Jakiego typu obrazy wyświetla swój umysł? A może masz jakieś typu oczekiwania względem siebie, względem innych ludzi? Jak zwykle, pamiętaj, żeby wziąć kartkę i długopis, zapisywać te pytania i na nie odpowiadać. To jest ważne, to jest ważne nie tyle siedzieć w głowie, ale zrobić to fizycznie na papierze. Jakiego typu obrazy, skojarzenia, granice są w moim życiu warunkiem czucia się wartościowym? Jakiego typu obrazy i granice? Jak wygląda Twoja mapa granicy dotycząca tego, co to znaczy być dla Ciebie wartościowym człowiekiem? Może jesteś uwarunkowany od swojego wyglądu i masz jakieś granice. No, jak będę wyglądał tak, to będę wartościowy, a jak tak, to już nie. Może jesteś uwarunkowany od opinii innych ludzi? Chcesz, żeby ludzie mówili o tobie tylko i wyłącznie tak, bo jak mówią tak, to już, to już nie jest panie. A może jesteś uwarunkowany od jakiegoś przedziału finansowego, że jak zarabiasz tyle, to czujesz się wartościowo, a jak tyle nie zarabiasz, no to, to to już koniec. A może od. Jakiegoś systemu oceniania. Może nadal się uczysz, jesteś w szkole, przebywasz w szkole i jak masz tego typu oceny, to czujesz się wartościowy, a jak tego typu ocen nie dostajesz, no to czujesz się źle ze sobą. Jakiego typu granice dostrzegasz w sobie? Granice przekonania to mogą być przekonania związane z poczuciem własnej wartości. Tutaj musisz być bardzo uważny. I delikatny w stosunku do samego siebie. Bo pamiętaj, że ja zadaję Tobie pytania. Te granice mogą być na tyle subtelne, że jeszcze ich w swoim życiu nie dostrzegłeś. Może jeszcze nie jesteś na tyle uważny, albo na tyle nie obserwujesz samego siebie. Aby dostrzec to, jak działa w Twoim życiu mechanizm poczucia własnej wartości. On również działa na takim subtelnym poziomie własnej energii. Tak? To czy czujemy się ze sobą po prostu dobrze. I często nie dostrzegamy tego, że nasza, nasz niski poziom energii, tak że nasz niski poziom energii może być spowodowany tym, że mamy w swoim życiu po prostu granice. Bo tutaj nie będziemy zajmować się tym, jakiego typu wartości są lepsze albo gorsze, ale zajmiemy się uświadomieniem Tobie granic, granic wartości. Pytanie numer 3. Jakiego typu zachowania, czynności, nawyki sprawiają, że czuję się wartościowy? Co robię dla siebie, aby podnieść wartość w swoich oczach? Jakiego typu nawyki i zachowania powodują, że czujesz się wartościowy? Ja na przykład idę do fryzjera, to czuję się ze sobą lepiej. Albo jak nagram film, to się czuję ze sobą lepiej. Jak w ogóle wstaje rano z łóżka, to się czuję sam lepiej. Jak jestem uważny, sama uważność podnosi moje poczucie własnej wartości i szczęścia, bo po prostu jestem. Ale tutaj chodzi bardziej o te granice kulturowe, powiedzmy, jakiś norm wartości. Potem przejdziemy bardziej do tych wartości duchowych, zrozumienia tym, tego, czym jest na przykład bezwarunkowa miłość. Co powoduje, że czujesz się lepiej? Może masz jakieś nawyki, rytuały? Pytanie numer 4. Co robię dla innych ludzi, aby poczuć się ze sobą lepiej? To jest bardzo ciekawe pytanie, ale może być również trudne. Trudne dla Ciebie. Co robię dla innych ludzi, aby poczuć się ze sobą lepiej? Przede wszystkim chciałbym, abyś zwrócił uwagę na tą tendencję bycia zbyt miłym dla innych ludzi. Ja nie mam tutaj na myśli, że nagle każdy z nas powinien być kutasem wobec siebie i być całkowicie niemiły. Ale często jest tak, że po prostu jesteśmy zbyt mili, za mili, aż przesadzamy. I chodzi mi o to, że ta miłość. Nie wypływa z naszego serca, z, nasze, z, nas, z naszego centrum, z naszego prawdziwego ja, tylko wypływa z umysłu, który chce czuć się doceniony. I często robimy coś, żeby czuć się docenieni. Ale że ludzie nas nie doceniają, bo my przecież jesteśmy warunkowo, tak, przystosowani do tego, aby być zbyt mili, to potem czujemy się ze sobą gorsi. I ten mechanizm uderza w nas z tyłu głowy. Bo przez to, że jesteśmy zbyt mili, nie jesteśmy docenieni i obniżamy nasze poczucie własnej wartości. To jest taki przykład. Ale może być również jakaś taka próba zaimponowania komuś. Albo próba wpłynięcia na czyjeś zachowanie. Próba manipulacji. Próba manipulacji. Że robisz to nieświadomie. Tutaj warto jest posiedzieć na tym troszeczkę dłużej. Pytanie numer 5. Jakiego typu komentarze słyszę najczęściej od innych ludzi? Ludzie wokół mnie uważają, że jestem. Jaki jesteś? Jakiego typu komentarze najczęściej słyszysz od innych ludzi? Że jesteś wspaniały, piękny, uczynny, miły, dobroduszny albo że nic nie robisz, że jesteś leniwy, gnuśny, sprośny. Niemiły. Arogancki, przemądrzały. Tutaj przede wszystkim zwróć uwagę na to, że jeżeli widzisz, że ludzie najczęściej mówią tego typu komentarze w takim oto odniesieniu do ciebie, to robią to tylko i wyłącznie dlatego, bo ty sam jesteś na to uwarunkowany i to ty zwracasz na to swoją uwagę. Ciężko jest się przyznać przed sobą na tego typu fenomen, ale tak jak powiedziałem wcześniej, wynika on z tego, że jesteś zidentyfikowany ze swoim ja kulturowym, które jest podatne na tego typu komentarze. Nie jesteś zintegrowany. Wydaje ci się, że masz na całą kontrolę. Wydaje ci się, że masz tylko jedno ja. teraz pytania, które spowodują, że odwrócimy wszystko to, o czym mówiłem do tej pory. Tak, żebyś miał przeciwieństwo tego obrazu, który stworzyłeś w tej chwili, przed chwilą. Pytanie numer jeden. Co uważam w swoim życiu za niewartościowe? Jakiego typu obraz w swojej głowie masz to te, dotyczący tego, że coś jest niewartościowe? Ja na przykład paliąc, paląc papierosy, tak, paliłem papierosy, wkręcałem sobie jakieś negatywne dialogi które obniżały moje poczucie własnej wartości. Sam obniżałem swoje poczucie własnej wartości. W pewnym momencie powiedziałem, hej, Daniel, może byś przestał, bo to i tak nic nie zmieni w twoim życiu. I obudziłem się z tego snu i zdałem sobie sprawę, że mogę przestać po prostu zaniżać swoje poczucie własnej wartości. To, że potem musiałem spróbować czegoś innego, żeby zmienić ten nawyk, no to nie zmieniało faktu, że przecież nie musiałem zaniżać swojego poczucia własnej wartości. Nie, na przykład w kręgu kulturowym modne jest to, żeby mieć zajebisty samochód. A ja wcale nie mam zajebistego samochodu. Mam Mitsubishi Colt, jeden trzy silnik, 96 rok, trochę pordzewiały, Śmieję się, że to jest mój bursztynowóz. I to jakoś tam problemu nie sprawia. Ale może Ty masz w swoim życiu jakieś wyobrażenie dotyczące na przykład swojego ciała, swoje sylwetki? albo z jakiś przedmiotu, który posiadasz. Tak jak powiedziałem wcześniej, systemu wartości i kryterii oceny jest nieskończoność, bo jest on zależny od Twojego, Twojej identyfikacji z normą kulturową albo z wzorcem, który stworzyłeś sam dla siebie. Tak jak powiedziałem wcześniej, przykładowo, na przykład jeżeli ktoś zajmuje się rozwojem osobistym i jestem zidentyfikowany i tworzy sobie ja, które powinno się rozwijać, to współczuję takiej osobie, no bo Ciężko będzie takiej osobie siebie zaakceptować, bo cały czas będzie do czegoś dążyć. Co to jest? Co uważasz w swoim życiu za niewartościowe? Może w jakiś sposób oceniasz innych ludzi, osądzasz ich i krytykujesz? I zwróć uwagę, że poprzez taki osąd i zdewaluowanie innych ludzi w swoich własnych oczach, sam potem dewaluujesz samego siebie, bo używasz tego samego osądu względem siebie. Pytanie numer dwa. Jakiego typu obrazy, skojarzenia, granice są w moim życiu warunkiem czucia się niewartościowym? Tak jak wcześniej. To jest bardzo podobne pytanie. Jeżeli wcześniej yy, poznałeś yy, to, co uważasz w swoim życiu za niewartościowe, no to teraz przyjrzyjmy się tym granicom. Przyjrzyjmy się tym granicom. Jak one wyglądają? Co uważasz w swoim życiu za niewartościowe? Gdzie powinieneś być po prostu lepszy? W jaki sposób postrzegasz swoje własne granice? Co nie umożliwia ci po prostu bycie pełnym, wartościowym sobą? Jakiego typu przekonania, myśli, skojarzenia, granice? Pytanie numer 3. Jakiego typu zachowania, czynności, nawyki sprawiają, że czujesz się niewartościowy? Co robię, co zaniża moją wartość w moich oczach? Jakiego typu zachowanie? Może masz tendencję do dyskontowania swojego poczucia własnej wartości, czyli zaniżasz swoje poczucie własnej wartości sam. Sam to robisz. Albo masz jakiś nawyk, którego nie akceptujesz, albo jakąś część siebie, której nie akceptujesz. Tutaj, zadając sobie te pytania, po prostu otwórz swój umysł i zamiast siedzieć i w kółko analizować, pozwól na to, aby to Twój umysł sam z siebie wyskoczył z odpowiedzią za ciebie. Tak, abyś nie musiał przepuszczać tej odpowiedzi przez filtry, tak, przez filtry sprawdzania, czy to jest prawda, czy fałsz, ale tak, żebyś miał bezpośrednią odpowiedź taką luźną. Taką niewinną, bezpośrednią. Pytanie numer cztery. Co robię, jak się zachowuję wobec innych ludzi, co sprawia, że czuję się ze sobą gorzej? To jest również bardzo trudne pytanie. Tutaj przede wszystkim chodzi o rozpoznanie w sobie tego filtra. Filtr, który Cię wartościuje. Filtr, który masz w głowie. Który Cię wartościuje? Tutaj nie chodzi o zachowanie, tutaj nigdy nie chodziło o zachowanie, nigdy nie chodziło o jakiś wzorzec, nigdy nie chodziło o ciebie samego. Zawsze chodziło o filtr, przez który przepuszczasz samego siebie. Zawsze chodziło o ten filtr, który zakrzywia twoją percepcję, który nie pozwala tobie na uważne obserwowanie siebie, na takie bezwarunkowe, niewinne działanie spontanicznego człowieka dorosłego, który powinien wręcz żyć w zgodzie z własną inteligencją. I intuicją wyciatuj raz. <laughs> Pytanie numer 5. Jakiego typu komentarze chciałbym słyszeć częściej od innych? Chciałbym, aby inni ludzie uważali, że jestem. Jaki? Co chciałbyś słyszeć od innych ludzi? Bo na tego typu komentarze również będziesz. Uwarunkowany. Warunkujesz sam siebie na tego typu komentarze. Bo jeżeli chcesz słyszeć od innych ludzi, że jesteś jakiś, to również w jakiś sposób będziesz chciał zachowywać się, aby uzyskać tego typu komentarze, a gdy ludzie nie będą spros... nie będą chcieli sprostać Twoim wymaganiom i oczekiwaniom, będziesz po prostu cierpiał. Będziesz zaniżał swoje poczucie własnej wartości, albo je zawyżał. Po prostu otwórz swój umysł i to napisz spontanicznie, bez przywiązywania się. No to nie ma do czego się przywiązywać. Jeżeli masz możliwość uzyskać dostęp do swojego stałego ja, które jest bezwarunkowo wycentrowane, no to do czego to się tak naprawdę przywiązywać? Teraz możesz spojrzeć na ekstremalność swojej własnej mapy. I możesz szybko dostrzec to, że nie ma tutaj w ogóle miejsca na to, aby zbudować bezwarunkowe poczucie własnej wartości, że jest ono za każdym razem czymś uwarunkowane. Za każdym razem. Czy to jakimś modelem społecznym, czy to jakimś wzorcem kulturowym, czy to jakąś Twoją chęcią, jakimś innym filtrem. Widzicie, to jest trudne, to jest trudne, bo. <słuch> z wielu powodów. Bo nasze małe ja nie chce po prostu stać się większe, co nieco i sobie, co nieco uświadomić. Tak, nie chodzi o to, że jak ktoś ma większe ego, to jest bardziej egoistyczny, może po prostu jest bardziej uświadomiony. Tak, nasze małe ja powinno się po prostu rozrosnąć, sobie uświadomić więcej, szczególnie tych ciemnych spraw, jakie każdy z nas ma za uszami, sobie nie uświadamia. Nie mówiąc o tym, aby zrozumieć tą taką kwestię dualistyczną naszych własnych uwarunkowań. I że za każdym razem ciężko jest tam znaleźć to takie stałe ja. Nie mówiąc już o tym, aby przyznać się do samego siebie, że wcale nie jest się integralnym. Teraz dam ci trzy techniki, trzy techniki. Trzy ciekawe wizualizacje, które pozwolą ci bardziej zbalansować własny umysł zbalansować, tak żeby nie musieć uciekać ani w jedno, ani w drugie ekstremum. Tak żeby być bardziej uwrażliwionym na swoje własne bycie. No tutaj nie chodzi o kontrolowanie umysłu, tak? Nie chodzi o to, żeby posiąść kontrolę nad umysłem, aby go wyczyścić, naszprycować się samymi najbardziej wartościowymi przekonaniami, wymazać te złe i, i w ogóle i czuć się fajnie. Chodzi o to, żeby mieć stałe poczucie ja. Tak, aby to umysł sam sobie stanowiąc narzędzie podążał za tym poczuciem ja, a nie tworzył sobie iluzję ja. Także technika numer jeden. Wyobraź sobie magiczną różdżkę. Wyobraź sobie, że masz magiczną różdżkę, która ściąga z ciebie wszelkie warunkowanie dotyczące poczucia własnej wartości i oceny. Jak się czujesz? Jak się z tym czujesz? Wyobraź sobie, że masz magiczną różdżkę. Jesteś tutaj, w tej chwili, tu i teraz. Aby mieć jeszcze, lego, jeszcze lepsze rezultaty, po prostu otwórz swój umysł. Nie blokuj tej chwili. Nie blokuj możliwości stworzenia tej chwili na nowo. I wyobraź sobie, że za dotknięcie magicznej różdżki nagle z Twojego życia znika całkowicie jakikolwiek system wartościowania i oceny. I jesteś od niego wolny. Jesteś wolny i niezależny od wartościowania i oceny. To nie znaczy, że jej nadal nie podlegasz, ale jesteś od niej wolny. Jesteś wolny od przywiązania emocjonalnego. Całkowicie. O teraz. I możesz to zrobić tak. O. Aby mieć takie bezpośrednie poczucie tej takiej bezwarunkowości, po prostu rozpoznaj siebie w chwili obecnej. Tu i teraz. Możesz po prostu wyczuć, że masz w tej chwili, tu i teraz, otwarty umysł, który nie blokuje możliwości bycia bezwarunkowym. I wystarczy, że za każdym razem, kiedy będziesz czuł się pod presją otoczenia, Krytyki jakiegoś systemu wartości, że uświadomisz sobie, że jak za dotknięcie magicznej różki, będąc tu i teraz, możesz po prostu zdjąć to z siebie. Możesz być wolny. Wolny od jakiegokolwiek poczucia wartości. Zarówno wysokiego poczucia własnej wartości, jak i niskiego. Oczywiście ćwiczenie tej techniki będzie wymagać od ciebie jak zwykle uważności i niemanipulowania własnym umysłem. No tutaj nie chodzi o to, żeby manipulować własnym umysłem, ale podłączyć się do stałego jednego permanentnego źródła ja, które jest tylko i wyłącznie tu i teraz. Technika numer 2. Wyobraź sobie magiczny parasol, który sprawia, że krytyka i złośliwe komentarze przestają do Ciebie trafiać. Od dzisiaj nie musisz wypierać się ani zaprzeczać negatywnym komentarzom. Masz pełne prawo wyboru co do tego, która krytyka jest dla Ciebie konstruktywna, a która nie. Wyobraź sobie, że masz parasol, który chroni Cię przed jakimkolwiek hejtem, krytyką, oceną, systemem wartości innych ludzi, otoczenia, społeczeństwa. Jesteś wolny. Jesteś całkowicie niewinny. Możesz zachować się jak dziecko. I teraz żeby nie popaść w ekstremum egocentryczności, że w tej chwili to ja rządzę, ja dowodzę i tworzyć sobie iluzji ja tak bycia egocentrycznym, bo to jest nadal iluzja kulturowa z umysłu. Po prostu podłącz się do bycia, do ciała, do tu i teraz, bo ta technika działa tylko i wyłącznie tu i teraz. Otwórz swój umysł I doceń możliwość własnego wzrostu i samorozwoju, w pełni akceptując samego siebie. Bo w tej chwili masz pełne prawo do wyboru, który komentarz uważasz za konstruktywny. I przy okazji chciałbym, abyś zwrócił uwagę, że tak samo masz pełne prawo wyboru co do autorytetu. Autorytetu zewnętrznego i autorytetu wewnętrznego. Masz prawo uznać mnie jako autorytet. Ale masz tak samo prawo uznać samego siebie jako autorytet. Lecz przede wszystkim tutaj musisz mieć yy, te takie uważne i dojrzałe zrozumienie, żebyś nie popadł w pułapkę kwestionowania wszystkiego wokół siebie, tylko i wyłącznie żeby się od wszystkiego odgrodzić i oddzielić i popaść w skrajny egocentryzm, tak? Tutaj chodzi po prostu o zbalansowanie, żebyś miał tą świadomość, że oddając komuś Władzę nad sobą, to jest to samo, jakbyś miał władzę nad sobą sam przez siebie. Nie ma różnicy pomiędzy autorytetem wewnętrznym a autorytetem zewnętrznym. I jeżeli będziesz miał problem ze zbalansowaniem tego, bo tutaj chodzi o to, żebyś, wiesz, nie warunkował siebie od krytyki i hejtu, ale z drugiej strony, żebyś się na tyle nie odsunął od tego, żebyś nie uważał siebie zaraz za pępek świata. To ta technika zawsze będzie działać tylko i wyłącznie tu i teraz. Z poziomu ja jestem, otwartego umysłu podłączonego do ciała. Jakbyś stworzył w sobie po prostu świadomą pustkę. Rozpoznał się w chwili obecnej. Zrelaksował umysł. Jest taka mikromedytacja. Technika numer 3. Wyobraź sobie magiczny detektor, który jest w stanie wykrywać sytuacje, komentarze i dowody na to, że jesteś niewartościowy i kontrastować je z sytuacjami, komentarzami i dowodami na to, że jesteś w pełni wartościowy. Jeżeli w swoim życiu poczujesz się niedoceniony, niedowartościowany, poczujesz się źle, i twój umysł zacznie wychwytywać te dowody na to, że coś z tobą nie tak, Masz w sobie detektor, który będzie to wykrywał i będzie szukał przeciwieństwo tych dowodów. Dowody na to, że jesteś wartościowy, że jesteś wystarczająco dobry, że wszystko z Tobą OK i że masz pełne prawo żyć tu i teraz. I ta technika również będzie najbardziej skuteczna tu i teraz. Tak, abyś po prostu nie popadał w jakiekolwiek ekstremum. Bo każdy z nas ma zarówno te mocne strony, jak, te, jak i te słabe strony. I sądzę, że. W kwestii po prostu dorosłości, dojrzewania i wzrostu naszej świadomości jako społeczeństwa powinno być to oczywiste. Ale nadal dostrzegam tą tendencję u ludzi, że tego po prostu nie dostrzegają. Może już nie tyle poglądowo, tak, bo każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że ma wady i zalety, ale nie stosujemy technik. Nie uświadamiamy sobie samych siebie. Nie tworzymy... Znaczy, to jest to, co ja zauważam wśród innych ludzi, tak? Nie uświadamiają sobie samych siebie, nie tworzą yy, tych map samych siebie, nie stosują technik i nie żyją tu i teraz. Żyją w iluzji tego i w przeświadczeniu, że mają nad sobą kontrolę, a potem cierpią, cierpią. Cierpią. Już samo bycie tu i teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, sprowadza umysł do gleby i do parteru. Że wszystkie to te takie tendencje będziesz mógł zaobserwować w sobie. I bardzo szybko będziesz mógł się po prostu podnieść. W momencie, gdy coś będzie nie tak. Będziesz czuł jakieś zachwiania emocjonalne. Albo serię zwątpień samego siebie. Miarą rozwoju człowieka jest nie to, jak on szybko po prostu wzrasta. Ale to, jak szybko się podnosi zaraz po, swojej, zaraz po swoim upadku. Jak upadniesz i szybko się się podniesiesz no to No i przy okazji na sam koniec przygotowałem pięć takich wskazówek dotyczących tego w jaki sposób można bardzo szybko podnieść swoje poczucie własnej wartości lecz przede wszystkim do poziomu bezwarunkowego. Czyli tutaj już nawet nie chodzi o podnoszenie własnego poziomu poczucia wartości ale o go, o bycie spójnym. Bo jak będziesz spójny sam ze sobą, to granice pomiędzy poczuciem własnej wartości się rozetrzą. I nawet nie będziesz zwracał uwagi na to, czy ty jesteś wystarczająco dobry, czy nie, czy jesteś wartościowy, czy nie. Bo będziesz po prostu na tyle zcentrowany, że całe doświadczenie będzie przepływać przez ciebie jak rzeka, jak bezpośredni strumień. Dokładnie tego, co będzie, dokładnie tego, co jest. Bez filtrowania, bez zaprzeczania, bez zniekształcania, bez generalizacji. Bez jakichkolwiek mechanizmów obronnych. Tip numer jeden tak. Lekcja związana z poczuciem własnej wartości powtarza się tak długo, dopóki nie nauczysz się żyć z poziomu bezwarunkowej miłości. Ciężko jest nam to zrozumieć, szczególnie w społeczeństwie, szczególnie wśród ludzi, w którym brakowało powiedzmy tego poczucia własnej wartości i bezwarunkowej miłości w życiu. I sądzę, już kiedyś nawet rozmawiałem z moją siostrą na ten temat, że to dotyczy nas wszystkich. Że nie ma żadnych unikatów ludzi na tym świecie. Że to dotyczy nas wszystkich. Bezwarunkowa miłość. Że każdemu z nas jej tak naprawdę brakuje. I jestem. Tak. Sądzę, że tutaj akurat trafiam w samo sedno. Każdemu z nas tego brakuje. Bo w momencie, gdy żyjemy z poziomu jednego, scentralizowanego ja, nie brakuje nam niczego. I ta lekcja jest do przyswojenia do końca twojego życia. Bo za każdym razem będziesz miał wyzwania, za każdym razem będziesz miał ludzi wokół siebie i za każdym razem będziesz w jakimś kręgu kulturowym. I dopóki nie nauczysz się żyć z poziomu bezwarunkowej miłości, zawsze będziesz narażony na krytykę, hejt, ocenę i warunkowanie samego siebie. Sądzę, że to już jest coś więcej niż tylko rozwój duchowy albo pogoń za oświeceniem. To jest po prostu jedyny sposób na to, żeby mieć w życiu spokój. I być naprawdę szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Numer dwa. Nie bój się perfekcjonizmu, bo nigdy nie będziesz idealny. To jest banalne. Nigdy nie będziesz idealny. Lecz tutaj przede wszystkim nie chodzi o to, żebyś musiał na siłę starać się nagle pozbywać perfekcjonizmu i... I olać w ogóle starania o to, żeby być lepszym człowiekiem. Bo z tego co zauważyłem, samo bycie uważnym powoduje, że ma się lepsze wrażenie estetyczne i jakoś tak naturalnie człowiek dąży do rozwoju, ale w taki harmonijny sposób. Sądzę, że tutaj jest dosyć spory obszar do eksploracji względem swojej własnej psychiki i jej dążeń do tego, aby wpakować się w jakieś ramy i z jednej strony się motywować, ale z drugiej strony uważać się za niewystarczająco dobrego. Tutaj przede wszystkim chodzi o wyjście z dualizmu pomiędzy lepszy a gorszy i to również wymaga uważności i nakładu obserwacji numer 3 zwracaj uwagę na momenty gdy jesteś przesadnie skromny i zaniżasz poczucie własnej wartości to jest pewien nawyk, z którym ja musiałem sobie poradzić, bo wiecie, nagrywam dla Was filmy, czytam pozytywne komentarze, ale po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że jestem troszeczkę kulturowo uwarunkowany na to, żeby być przesadnie skromnym. I z drugiej strony nie chodziło o to, żeby się nagle wywyższać i uważać się za zajebiście, ultra, mega, wspaniałego człowieka, ale po prostu, no, nie przesadzać. Musiałem zwrócić na to swoją uwagę, troszeczkę nakierować na to swoją uważność i zaobserwować ten nawyk w sobie. I go po prostu zrównoważyć, tak żeby nie być uwarunkowanym na to. Numer 4. Bądź ze sobą szczery. Im więcej perspektyw na swój własny temat sobie uświadamiasz, zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych, tym bardziej, że będziesz zcentrowany. Tak jak powiedziałem wcześniej, szczerość, prawda, dla samego siebie. Nie, tutaj nie chodzi o to, żebyś musiał obiegać wokół ludzi i nagle mówić im, jaki jesteś prawdziwym, jak jesteś prawdziwym człowiekiem. Bądź szczery i autentyczny wobec samego siebie. Uświadamia sobie, że na każdą sytuację możesz znaleźć milion perspektyw, z różnej sytuacji. Możesz na wszystko popatrzeć inaczej. Tutaj również warto jest mieć otwarty umysł na to, że jakaś perspektywa może do ciebie sama wpaść, że coś może samo ulec zmianie że życie samo może tobą pokierować z drugiej strony również uświadamianie sobie tych negatywnych aspektów siebie rzeczy, których się wypierasz, od których uciekasz jakiś cieni taka gruba, hardkorowa uważna, prawdziwa autorefleksja no to jest bardzo takie autoterapeutyczne ćwiczenie dlatego tak często polecam ludziom prowadzenie dziennika Albo tworzenia map myśli, gdy mogą po prostu wyrazić siebie i zobaczyć, co im tam gra na sercu. Także nie wypierać tych pozytywnych ani negatywnych części siebie. Zawsze szczerość na pierwszym miejscu. 5. Ćwicz swoją uważność i życie z poziomu serducha. Życie z poziomu serca. Zauważyłem, często ucząc. Technik uważności, że ludzie mają problem z nadmiernym koncentrowaniem się. Z nadmiernym koncentrowaniem się, z nadmierną taką samokontrolą. Jeżeli kiedykolwiek w życiu będziesz miał problem z byciem uważnym i z życiem tu i teraz, z centrowaniem samego siebie, no wystarczy, że będziesz słuchał bicia swojego serca. Możesz nawet położyć sobie na nim rękę, bo ono po prostu jest. I ono sobie po prostu bije. I ono sobie po prostu jest uważne siebie. I bije bezwarunkowo dla ciebie. I tylko dla ciebie. I zawsze tak było. I zawsze tak będzie. I w sumie cały ten film mógłbym sprowadzić tylko i wyłącznie do tego, że mógłbym stać sobie tu przed kamerą, trzymając rękę na sercu i po prostu stać. Bo byłoby to tak samo bezwarunkowo wartościowe, jak tworzenie tego typu wykładu. Poza tym serce jest centrowane jest zawsze tu i teraz. Jest jedno. Nie jest pofragmentaryzowane. Nie ma problemu z depersonalizacją ani derealizacją również. Z nerwicą lękową również nie ma problemu. Ani z poczuciem własnej wartości. I nie musi przesadnie się wywyższać. A nie być przesadne skromne. Bo ono zna swoją wartość. I jest super proste. I również nie ma problemu z perfekcjonizmem. Także ja mam na imię Damian. Zróbcie te ćwiczenia. Zrób te ćwiczenia człowieku. Im jace sobie rzeczy uświadomić na swój własny temat, tym potem będziesz miał większy spokój. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Jak zwykle miłego Elo.